Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś. Tomaso żłot familii Kusiów, co od zawsze żyli w Łożegowie. To jest teroski część ludy śląski, kieromo najbliżej do morza. Zakład powstał w 1914 roku. Wtedy starzyki łot Kuśki, Jan i Ima Konderla, zaczęli robić i sprzedawać wuszty. Ich wuszty, krupnioki, frankfurterki albo co inksze smakują i woniają tak dobrze, bo całko produkcja oparta jest na dawnych, sprawdzonych przepisach, bez żadnych konserwantów i bez żadnego cygaństwa. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś.